Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie witam. Z tej strony mówi Olaf. Dzisiaj zajmiemy się fałszywym prorokiem Łukaszem. Jest taki pan na YouTubie, nazywa się prorok Łukasz. No i wedle mojego rozeznania jest to fałszywy prorok Łukasz. Ale żeby to rozeznać, musimy najpierw spojrzeć na Pismo Święte. Spójrzmy zatem, rozeznajmy. Co tu się dzieje? To jest strona bibliadeon.pl, Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte, Nowy Testament, pierwszy list świętego Jana. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata. Idźmy dalej. Należy wystrzegać się nauczycieli fałszu. Dzieci. Jest już ostatnia godzina i tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów. Stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami. A to się stało, przepraszam, A to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Tutaj zrobimy chwilkę przerwy, bo pod ostatnimi filmami Pana fałszywego proroka Łukasza, pewien widz pisał, no, komentarz taki dla niektórych zabawny, dla niektórych śmiertelnie poważny. To brzmiało coś w stylu właśnie, że ty chłopaku, uważaj, przez kogo ty jesteś namaszczony. I tak tu właśnie w Piśmie Świętym pojawia się właśnie, że wy natomiast macie namaszczenie od świętego. I wszyscy jesteście napełnieni wiedzą, bo wiedza w Piśmie Świętym mówi jednoznacznie odwrotnie to, co mówi pan fałszywy prorok Łukasz, tak? Więc ponieważ pan fałszywy prorok Łukasz występuje jawnie przeciwko Pismu Świętemu, tak? Przeciwko Panu Jezusowi, to należy go z całą surowością nazwać fałszywym prorokiem. Co nie znaczy się, że pan Łukasz oczywiście może się zawsze do Pana Boga nawrócić, o czym czytamy dalej. Czytajmy. Pismo Święte, Biblia Tysiąclecia, Nowy Testament, pierwszy list świętego Jana. Musimy strzec się antychrystów i świata. Zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego Pan fałszywy prorok Łukasz zalicza się do grona tak zwanych antychrystów, tak, których jest wielu. Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Potem poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Czyli Pan fałszywy prorok Łukasz, gdyby uznawał, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, czyli Mesjasz, czyli Zbawiciel, czyli jedyny wybawiciel na świecie, to wtedy pan fałszywy prorok Łukasz nie występowałby jawnie przeciwko, tak? A ponieważ występuje, to w tej wierze jest uznawany za fałszywego proroka. Choć to nie jest do końca poprawne stwierdzenie, bo żeby być fałszywym prorokiem, trzeba prorokować, a pan Łukasz
Jeżeli są tu gdzieś wyznawcy proroka Łukasza, bo to też trzeba nazwać po imieniu, jeżeli ktoś bardziej wierzy w proroka Łukasza niż w Pana Boga, to bardziej wyznaje proroka Łukasza niż Pana Boga. Więc jeżeli ktoś tutaj jest z wyznawców proroka Łukasza, może napisać jakieś takie proroctwa, które Pan prorok Łukasz dał i żebyśmy mogli to spokojnie, empirycznie mogli zweryfikować. Dobra, idźmy dalej, bo to jest krótka audycja, jest późno i... Sekundka, przepraszam, bo tu mam właśnie... mi się miesza. I mamy następnie Nowy Testament, pierwszy list świętego Jana. Musimy strzec się antychrystów i świata. To czytaliśmy, teraz przejdźmy dalej. Pierwszy list do Koryntian. Szukanie sprawiedliwości przed trybunałami pogańskimi. Ale przejdźmy dalej, to chcę Wam tylko pokazać, gdzie to się znajduje, tak? I dalsze wersety mówią wyraźnie. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą. Powtórzę, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. I zaraz ci, co nie znają, poznają pana proroka Łukasza fałszywego, który mówi rzeczy wręcz odwrotne. I nie należy się bać nazywać rzeczy po imieniu, czyli jak na przykład ja w ostatnim swoim filmie nazywam rzeczy po imieniu i nauczyciela nazywam po imieniu, tak? Co nie znaczy się, że pan, który lubi dzieci, może się nawrócić, może iść na terapię i może jeszcze swoją duszę uratować, czego mu serdecznie życzę i dzisiaj się za niego pomodlę. Albo może zróbmy to od razu. Panie Boże, oświetl duszę Pana z Moreny, który lubi małe dzieci, który lubi małych chłopców, oczyść jego chore serce. Niech pokocha on Boga ponad wszystko, a wygasi niepohamowaną żądzę wobec dzieci, swoją fałszywą miłość wobec dzieci, bo prawdziwą miłością wobec dzieci jest pójście na terapię, walka z tą chorobą. Być może nauczanie dzieci, choć bardziej rozsądne jest nauczanie starszych dzieci i postępowanie zgodne z Twoją wolą. Pomóż temu człowiekowi z Moreny zapanować nad swoimi żądzami i nie krzywdzić nawet w swoim sercu tych dzieci, bo nawet ich nie dotykając, można myśleć w jakiś sposób, można czuć w jakiś sposób i dzieci podskórnie mogą to odczuwać, że ten mężczyzna patrzy się na nich w jakiś konkretny sposób, jakiś dziwny sposób. Mogą odczuwać, wyczuwać jego pragnienia, jego żądzę, więc oczyść jego serce, Panie, oczyść jego umysł, Panie, i wyzwól go z tego uzależnienia, z tej choroby, uzdrów go. Lub nawróć go, żeby walczył z tą chorobą, lub najlepiej przestał uczyć małe dzieci, żeby nie były narażone na takie zbrodnicze działania. Oświetl jego duszę, Panie. Dziękuję. I teraz jest takie coś, właśnie, że należy się modlić właśnie za. Mówi się, że należy się modlić za swoich wrogów. Choć to pan z Moreny nie jest moim wrogiem, tylko tak naprawdę jest człowiekiem, który potrzebuje pomocy. Ale też te dzieci potrzebują pomocy. I teraz idźmy dalej. Tutaj mamy, wróćmy do tematu głównego, czyli mamy właśnie, że nikt z nich
Tak, czyli też nie ci mężczyźni, którzy współżyją z mężczyznami, tak? Tutaj mam tak, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, tak? Nie odziedziczą Królestwa Bożego. Nie łudźcie się, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ale czytajmy dalej. A takimi byli niektórzy z was, czyli z tych, co właśnie teraz tam się modlą, tak? Więc o co chodzi? A takimi byli niektórzy z was. Ja tak samo. Ja tak samo. Trzeba nazwać po imieniu. Więc czy pan fałszywy prorok Łukasz, czy pan z Moreny, zachęcam jakby do przyznania się, chociaż w swoim sercu, i nawrócenia się, tak? Bo ja tak samo tak byłem. To znaczy, oczywiście, co prawda, ja nie lubiłem dzieci jakby, tak? W taki sposób jak pan z Moreny, tak? Ani w taki sposób jak prorok Łukasz, bo nie wiadomo, jak on tam te dzieci lubi, albo co zezwala, nie? Ale to zaraz dojdziemy do tego. I tu mamy lecz, a takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. To jest ważne, bo można się nawrócić, tak? Można być zostać napełnionym Duchem Bożym, tak? Można jakby się obmyć, uświęcić, wtedy się zostanie usprawiedliwionym, tak? I dalsze etapy, tak? Czyli właśnie można jakąś pokutę wziąć, można jakoś zadośćuczynić. To nie jest śmierć. To jest nowe życie, tak? Pan prorok Łukasz może się nawrócić. Pan z Moreny może się nawrócić, tak? Można jakąś pokutę, może coś, ale już nie chcę mieszać tego. Idźmy dalej, bo dzisiaj jest fałszywy prorok Łukasz na tapecie. Czytajmy dalej. Pismo Święte, Stary Testament, Księga Kapłańska. Świętość małżeństwa i rodziny. Przesuńmy dalej. Czytamy. Nie będziesz się zbliżał do kobiety, aby odsłonić jej nagość podczas jej nieczystości miesięcznej. Nie będziesz obcował cieleśnie z żoną twojego bliźniego, wylewając nasienie. Przez to stałbyś się nieczystym. Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha. Nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja jestem Pan. Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość. Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem, przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota. Powtórzę najważniejsze. Nie będziesz obcował z mężczyzną tak, jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość. Tak mówi pismo. Nie tylko w tych, tylko w większej ilości cytatów, ale wybrałem tylko te. I teraz przejdźmy do fałszywego proroka Łukasza. To jest tak ciekawe, bo tutaj też tak podobną czy identyczną koszulkę ubrałem jak prorok Łukasz, ale nie wszyscy, którzy właśnie wywodzili się z nas, z nami pozostali. I pan fałszywy prorok Łukasz się oddalił, tak? Dobra, włączmy tylko nagrywanie ekranu, bo wy zobaczycie jakby co tutaj ja chcę wam pokazać, tak? Okej. Rozpoczynamy nagrywanie ekranu. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. I tutaj szukamy właśnie proroka Łukasza. Sekundka.
Fałszywy prorok Łukasz. Fałszywy Fałszywy prorok prorok Łukasz. Łukasz. Okej, przesuwamy. A to nie, bo algorytm nie nazwie fałszywego proroka Łukasza fałszywym. No to spytajmy się inaczej. Rzekomy prorok Łukasz. Rzekomy Rzekomy prorok prorok Łukasz. Łukasz. No nie mamy. No to weźmy prorok Łukasz. Prorok Prorok Łukasz. Łukasz. O, i jest od razu. O, piekło. Jest od razu prorok Łukasz. O, i tu właśnie o to chodzi właśnie, że jest taka sama koszulka właśnie, bardzo podobna. No i prorok Łukasz namaszczony najprawdopodobniej przez ducha nieczystego. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Niestety, jeżeli chcemy iść z Panem Jezusem, musimy nazywać rzeczy po imieniu, tak? Więc jeżeli Pan z Moreny jest zwiedziony żądzą do dzieci, tak? To musimy to nazwać po imieniu, tak? I jeżeli Pan prorok Łukasz, tutaj mamy kochajcie się, tak? Tę audycję, to zaraz posłuchamy to w kontekście właśnie Słowa Bożego. To posłuchajmy sam początek, a potem kawałek 5 minuty i to nam wystarczy. Słuchajmy początek. Szczęść Szczęść Boże, Boże, niech niech będzie będzie pochwalony pochwalony Jezus Jezus Chrystus. Chrystus. I tyle wystarczy. To jest istotne ze względu na wersety, które czytałem wcześniej. Tutaj mamy właśnie sekundka. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas. To jest dokładnie to, tak? Posłuchajmy jeszcze raz. Wyszli oni z nas. A dlaczego wyszli? Bo Szczęść Szczęść Boże, Boże, niech niech będzie będzie pochwalony pochwalony Jezus Jezus Chrystus. Chrystus. Bo używają takie metody, żeby się reklamować. Ja to nazywam tak zwaną metodą na Chrystusa, tak? Czyli to, co wielu mi zarzucało, to tak naprawdę dotyczy się właśnie fałszywego proroka Łukasza, który zwodzi dziesiątki tysięcy dusz. Na zatracenie oczywiście, tak? I prorok Łukasz chwali Pana Jezusa, po czym jednocześnie mówi odwrotne nauki. Co to oznacza się? Że jeżeli ktoś uznaje Pana Jezusa, uznaje Chrystusa za jedynego Zbawiciela na tym świecie i mówi potem coś odwrotnego, to stuprocentowo zasługuje właśnie na nazwę jednego z tych wielu antychrystów. Dlaczego? Bo pierwotnie opiera się na Chrystusie, a potem przeinacza i odwraca do góry nogami jego naukę, tak? Dlatego najpierw mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i szczęść Boże, tak? A potem sprytnie po 5 minutach dokładnie odwrotnie odwraca naukę Pana Jezusa do góry nogami, tak? Dlatego właśnie nazywa się go stuprocentowo jednym z wielu antychrystów, bo co trzeba spełnić, żeby być antychrystem? Trzeba oprzeć się na Chrystusie, tak? Jest Chrystus i jest antychrystus, tak? Jest Jezus i jest antyjezus. Jest Chrystus i jest antychrystus, czyli jeden z wielu antychrystów. Dlatego taka jest prawda. No, proszę Państwa, no taka po prostu jest prawda. Ja wiem, że to przykro może dla niektórych brzmieć, no ale to zawsze oczywiście ktoś może pokazać jakieś rzekome proroctwa tego Pana, a jeżeli takowych nie ma, to bluźnierstwem jest nazywanie się prorokiem. To jest jedno. Poza tym to już osobne audycje by trzeba zrobić w oparciu o Słowo Boże, ale najprawdopodobniej to ja jestem tego wręcz pewien, na 99,9% Pan Łukasz, bo tak go trzeba nazywać, a nie prorok, lub ewentualnie fałszywy prorok Łukasz, nie wie, co grozi. Kompletnie nie zdaje sobie sprawy, co grozi za nazywanie się takim. Tak? Dlatego właśnie ja nazwałem kanał Jasnowidz i to odpowiada temu, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Choć też jestem atakowany przez wielu, którzy oczywiście również powołują się na Pana Jezusa, a okazuje się, że nie znają Słowa Bożego, nie? Jestem zszokowany, bo ja tak naprawdę dopiero od niedawna poznaję Słowo Boże, nie?
ale jakoś tak gdzieś prowadzony, jakoś dobrze nazwałem ten kanał. I tyle. To posłuchajmy teraz, jak pan prorok fałszywy Łukasz występuje przeciwko Panu Jezusowi. Pan prorok Łukasz, tutaj w tym kawałku, który wam zaraz zaprezentuję, wypowiada się a propos właśnie tytułu swojej audycji. Widzicie ten tytuł, tak? To jest w ogóle audycja z 4 września. Ja oczywiście linka dam, bo teraz się pewnie wyleje hejt od wyznawców proroka Łukasza. I chciałbym też dodać, że pan prorok Łukasz strasznie bombarduje miłością. To jest takie typowe sekciarskie bombardowanie miłością. Tam jest tylko właśnie miłość, miłość, pisz miłość, miłość po komentarzu, tak? Gdzie jest zalanie to tą fałszywą miłością, jakby, która zalewa, a zapomina się właśnie o Chrystusie i o nauce i o wiedzy, tak? To, co tutaj uczyliśmy, czytaliśmy, tak? Że jesteście jakby namaszczeni. I macie też wiedzę, tak? Tu macie. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą, tak? A pan prorok Łukasz jest zwiedziony, więc jest napełniony czymś innym, a nie wiedzą, tak? Bo gdyby wiedział, to by wiedział, że Pismo Święte mówi odwrotnie, tak? Posłuchajmy, co mówi prorok Łukasz. To Chciałbym chciałbym wyrazić wyrazić wam wam tutaj. tutaj. On mówi a propos tytułu audycji, tak? Przeczytajcie sobie tam namaszczony, dwukropek i tam macie, tak? Różne literki, wolność, bawcie się, tak? Jestem ciekaw właśnie, czy pan z Moreny ma też zabawiać się z małymi dziećmi? Jak myśli prorok Łukasz? Posłuchajmy. Wszystkim mój Wszystkim mój pogląd na ten pogląd na ten temat. temat. Więc Więc kochani, kochani, jak ja się jak ja zaopatruję zaopatruję na na ten ten temat? temat? Jak ja się Ja się zaopatruję na zaopatruję ten na ten temat? temat, Tak, tak? Że nie że ma nie nic ma w nic w tym tym absolutnie absolutnie złego. złego. I to wystarczy. Tu nie mówimy, że połowa jest jakaś zła połowa, nie? Tak? Tu nie mówimy nic takiego. Tu mówimy, że nie ma nic absolutnie złego. Może posłuchajmy jeszcze raz, tam ktoś to. Geje, Geje, lesbijki lesbijki. i I tak tak dalej. dalej. To To chciałbym chciałbym wyrazić wyrazić wam wam tutaj tutaj wszystkim wszystkim mój mój pogląd pogląd na na ten ten temat. temat. Więc Więc kochani, kochani, jak ja jak ja się się zaopatruję na zaopatruję ten na temat? ten temat? Ja Ja się się zaopatruję zaopatruję na na ten ten temat. temat, Tak, tak? Że że nie nie ma ma nic nic w w tym tym absolutnie absolutnie złego. złego. I tyle. Absolutnie, absolutnie nie ma w tym nic złego. Dobrze, wyłączmy teraz już nagrywanie tego ekranu, bo już nam nie będzie potrzebne. Więc generalnie jest tak, że jest to absolutne zwiedzenie. Przestrzegam 100% przed tym panem. Wzywam go do nawrócenia i proszę Boga, żebym nie musiał prorokować przeciwko niemu, nie? Bo jakoś tak ta miłość pana Łukasza nie przekonuje mnie. Jest to fałszywa miłość. Jest to bombardowanie miłością. I naprawdę, kurczę, bardziej pokochałem pana Krzysztofa, nie? Jakoś bardziej bym wolał za pana Krzysztofa się modlić, żeby się nawrócił i żeby jednak cofnął się, jakby z wsadzania Pisma Świętego między periodyki. Bo no już nie chcę tego rozwijać jakby, ale jakby czasem pan Krzysztof ma więcej taktu, a tutaj jest takie jawne występowanie przeciwko Chrystusowi. Choć niewykluczone jest, że gdyby zadać konkretne pytania panu Krzysztofowi, być może powiedziałby to samo. Tylko on takie tematy omija. Ale zostawmy, bo wielu jest antychrystów, tak? Od 1 września ja wypowiedziałem wojnę przeciwko wszystkim antychrystom i to jest jakby kolejny odcinek, kolejna odsłona tej wojny. I tyle. Więc spójrzmy jeszcze raz na Słowo Boże w kontekście tego, co mówił pan Łukasz. To zobaczmy, że Jezus Chrystus był ofiarą, tak? Za to wszystko. Bo pan prorok Łukasz chyba nie zdaje sobie z tego sprawy i tylko bombarduje miłością. Na swój własny sposób. Bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów. Tutaj może dodam dla ciekawskich, którzy słuchają całej audycji do końca, bo takich ludzi jest niewielu, ale oni naprawdę słuchają bardzo uważnie tego, co ja mówię. To tutaj jestem przekonany, że pismo
jakby mówi do nas w sposób wielopoziomowy, tak? Ono mówi nam wręcz o takich cyklicznych rzeczach. I ono, jakby to można odzwierciedlać jakby w życiu danego człowieka, danej rodziny, kraju i też całego świata, tak? I też w kontekście całej historii świata, tak? I w całej historii świata to właśnie ostatnia godzina ludzkości, tej ludzkości, tak? Przed przyjściem Pana, Jezusa Chrystusa, to jest tak, że właśnie ta ostatnia godzina to wystąpi wielu antychrystów. Jednocześnie w pewnym sensie dla mnie jest taka ostatnia godzina teraz, bo dla mnie wystąpiło wielu antychrystów, bo ja jak obserwuję tych wielu twórców na internecie w tym względzie, to zauważyłem tak, jakby oni wszyscy się jednocześnie odpalili. Napiszcie, co o tym sądzicie, jeśli możecie. Ja taką obserwację poczyniłem, że ostatnie dni, akurat kiedy od wielu miesięcy, jeśli nie od roku czasu, było zapowiadane to właśnie, że będzie maksymalne zapętlenie tych wydarzeń właśnie w sierpniu i we wrześniu, tam było powiedziane pod koniec sierpnia i we wrześniu, to mam wrażenie właśnie, że i antychryst Nazar się mega odpalił, i pan Krzysztof się mega odpalił, i pan Łukasz się odpalił, i wielu innych, że oni wszyscy się mocno odpalili, tak? I ja odnoszę takie wrażenie, takie też jest moje poczucie i tak jest moje przekonanie. Odnoszę takie wrażenie, jakby oni wszyscy mniej więcej jednocześnie się odpalili. Czyli kiedy jednocześnie jakieś siły, jakieś natchnienie pcha, by jednak wypowiedzieć wojnę przeciwko zwiedzeniom i fałszywym zwodzicielom, to jednocześnie jest wrażenie, jakby fałszywi zwodziciele się odpalili, tak? I jakby właśnie tu pan Nazar się przyznawał, że występuje przeciwko Panu Bogu, tu pan Łukasz, rzekomy prorok, tak? Tam pan Krzysztof ostatnio też, jak rozmawiałem z przyjacielem, mówi, że, no, że faktycznie w tych ostatnich audycjach to pan Krzysztof mocno odleciał, nie? Mocniej niż zazwyczaj. I jest takie wrażenie, jakby oni się wszyscy odpalili, i takie przekonanie mam w sobie, jakby oni wszyscy mieli jednego dowódcę, ale jakby tym dowódcą nie był Jezus Chrystus. I tyle. Tak uważam. I to wszystko, nie trzeba tego roztrząsać. Przejdźmy teraz jeszcze dalej. Tutaj teraz w kontekście tego, co słyszeliście a propos tego fałszywego proroka Łukasza, to jeszcze raz spójrzmy na Słowo Boże w kontekście tego, co słyszeliście, tak? Czyli wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas. Czyli pan prorok Łukasz fałszywy wyszedł z nas, bo mówi właśnie, niech będzie pochwalony i szczęść Boże, tak? A tak naprawdę pluje na twarz Chrystusa, tak? Wyszedł z nas, lecz nie był z nas, tak? Nie był z nas, czyli ludzi, którzy naprawdę uznają Pana Jezusa. Bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami, tak? A pan prorok Łukasz, nawet jeżeli kiedykolwiek wyszedł z nas, tak, to wyszedł, nie pozostał z nami, wyznawcami Pana Jezusa. Ja tu w tym momencie przemawiam do wszystkich ludzi, do każdego widza, który w jakikolwiek sposób uznaje Pana Jezusa, tak? Bo oczywiście są ludzie, którzy nie uznają, tak? Lub ludzie, którzy pośrednio uznają, czyli właśnie uznają, że no coś tam jest, ale to jest jeden z periodyków, tak? I teraz, bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami. A to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha, tak? Czyli pan Łukasz nie jest naszego ducha. I to stało się po to, żeby to wyszło na jaw, że nie są naszego ducha, czyli są jednym z tych wielu antychrystów, tak? Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą, tak? I każdy z was, który idzie za prawdą, jest napełniony wiedzą i tą wiedzę też tu Pismo Święte jasno i stuprocentowo przekazuje, tak? Przekazuje i wy, którzy uznajecie, to jesteście tą wiedzą napełnieni, tak? A pan fałszywy prorok Łukasz jest namaszczony, ale nie przez tak jak my, tylko jest namaszczony przez ciemność, tak? Tak to wygląda, nie?
Tak to trzeba nazwać, jakby tak. Co oczywiście znaczy się, że trzeba nazywać prawdę, jakby po imieniu to wszystko nazywać, żeby pan prorok Łukasz mógł wrócić, tak? Żeby mógł dać się obmyć, tak? Dać się uświęcić, tak? I napełnić się wiedzą, tak? A nie ciemnością, tak? Którą prezentuje na swoim kanale. No dobrze, to teraz jeszcze przejdźmy troszkę dalej, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. No to już wiemy, że na razie, na chwilę obecną, chyba ja mówię a propos stan wiedzy, co mam teraz, bo być może pan prorok Łukasz już się nawrócił i jak ja tutaj nagrywam ten odcinek, to może on już puszcza właśnie odcinek, że jednak przeprasza, że jednak przeprasza przede wszystkim Pana Boga, a potem swoich wyznawców i jednak nawraca się do Pana Jezusa, tak? Tak to wygląda. Ja w ogóle najważniejsze, bo takich ludzi jest bardzo dużo, ale jeżeli, bo przecież bardzo dużo ludzi sobie uznaje, że mężczyzna z mężczyzną ten, tak? Ja mam też swoich znajomych, kolegów, którzy tak uznają, no i tyle, tak? To oni są przekonani i tak sobie żyją. Ale tu chodzi o to, że pan Łukasz, jakby on się nazywa prorokiem. No moi przyjaciele, koledzy, oni się nie nazywają prorokami, nie? Oni w ogóle na przykład nie uznają, nie mówią, niech będzie pochwalony. Oni w ogóle nie uznają Pana Jezusa, tak? A pan prorok Łukasz wyciera sobie budzie Panem Jezusem, tak? Mówi właśnie takie słowa, niech będzie pochwalony, po czym mówi odwrotne słowa. To jest bardzo ogromna kara za to. I przestrzegam, panie Łukaszu. Dobra, nie chcę wchodzić w natchnienie, bo. W sensie, bo pojawia się natchnienie, jakby, tak, że chciałem powiedzieć, że czas jest bardzo krótki, a mam takie wrażenie, że tego czasu już nie ma, nie? Dla pana Łukasza, nie? Że jakby teraz się kończy ten czas, nie? Dla pana Łukasza, nie? Co nie znaczy się, że pan prorok Łukasz musi odejść, tak? Ale takie coś poczułem. Bo chciałem powstrzymać poczucie, ale też jednocześnie Pismo Święte jakby tak uczy, że tak nie do końca można powstrzymywać, jakby taka. Jak ja często powstrzymuję, to wtedy mi komórki do wody wpadają albo się blokują. Ale to już w sali widzowie wiedzą, o co chodzi. Dobra, idźmy dalej, bo już jest późna godzina. Ostatnia godzina pewnie będzie, jak ja wyemituję ten materiał. Dobra, to w kontekście tego, co słyszeliście od fałszywego proroka Łukasza, to spójrzmy ostatni raz na Słowo Boże i na tym skończymy. Po tym poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje Jezusa Chrystusa, przyszedł w ciele, jest z Boga. No to wiadomo, że pan prorok Łukasz, jakby gdyby uznawał, no to by nie mówił rzeczy przeciwnych, więc nie uznaje, tak? Czyli no spełnia warunki jakby jednego z tych wielu antychrystów, tak? Dobra, może już nie będę się powtarzał, skupmy się tylko na tym, że nie łudźcie się, tak? Nie łudźcie się, jakby żaden z nich nie odziedziczy Królestwa Bożego, tak? Ani mężczyźni współżyjący z sobą, tak? Tu nie ma jakichś nieścisłości. Tu Pismo Święte jest spójne w tym temacie, tak? I tyle, no nie ma wyboru. Ale to jest tak, że ten, tak, że są jakby, ja mam znajomych, tak? I tyle, i to jest jakby, każdy jest na jakimś etapie swojego rozwoju, jakby, tak? I każdy idzie swoją drogą, tak? My tylko prezentujemy jakby drogę, staramy się reprezentować drogę zgodną z Panem Jezusem, tak? Nie będziesz obcował z mężczyzną tak, jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość. Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem. Przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. I tutaj ja zostawię już to wszystko. Ale ponowię na sam koniec moje pytanie, że jeżeli fałszywy prorok Łukasz tak bombarduje tą miłością i te wszystkie rodzaje, te wszystkie literki, nie ma absolutnie nic złego dla tego człowieka, tak? Więc moje pytanie jest, czy bombardowanie miłością przez człowieka z moreny wobec dzieci, tak? Też nie ma absolutnie nic złego? Też jak stary dziad mężczyzna bombarduje miłością i żądzą małe dzieci, małych chłopców, to nie ma w tym nic złego? Czy nie? Czy coś jednak jest nie teges i może bombardować chłopców w szkole podstawowej numer jeden miłością swoją, mężczyzna? Tak? Czy jednak jest coś nie pasuje, tak? A jeżeli nie pasuje, to gdzie jest ta granica?
że jak mają 5 lat, to nie pasuje, a jak mają już 10 lub 12, to jest ok? Albo 13? 14? Jak to jest? Bo rozumiem, że tutaj, jak w Piśmie Świętym, to prorok Łukasz jest wszystko ok. Tak? Czyli właśnie są różne rodzaje, tak? Tam czytamy, tak? Kobieta nie może stawać przed zwierzęciem, żeby się z nim połączyć, tak? Mężczyzna też nie może ze zwierzęciem, mężczyzna z mężczyzną nie może, tak? Są różne rodzaje tego wszystkiego, tak? I pan prorok Łukasz występuje przeciwko temu, jest wszystko okej. Więc zadaje pytanie fałszywemu prorokowi Łukaszowi, co z miłością dorosłego mężczyzny wobec chłopców, panie Łukaszu? Zapraszam do debaty, no. I tyle, bo po prostu dla mnie jest to plucie w twarz Chrystusowi, tak samo jak przedstawiłem to w filmie, co ja myślę o Dniach Młodzieży Światowych, które ostatnio się odbyły. Jeśli prorok Łukasz ma jakiś problem z wiarą, to może niech sobie ten film obejrzy. Jak nie ma czasu czytać Pisma Świętego, a ma czas nazywać swój kanał prorok Łukasz. Fałszywy prorok Łukasz. Niech pan się nawróci, panie Łukaszu. A zbieranie pieniędzy pana nie ściąga z pana odpowiedzialności, tak? Ja znam ateistów, którzy nie wierzą w nic i zbierają pieniądze i pomagają. I nie wycierają sobie buzi Jezusem Chrystusem, tak? Wzywam do nawrócenia, bo czas panu się skończył. Tak mówi poczucie, nie? Nie wiem, co to jeszcze oznacza i nie chcę wiedzieć, bo nie interesuje mnie fałszywy prorok Łukasz, nie? No, już wolę o Krzysztofie porozmawiać, bo znowu mówi te same rzeczy. Wielu ludzi już się odzywa, niektórzy ludzie się odzywają, może niewielu, ale pojedynczy ludzie się odzywają, że faktycznie odnoszą wrażenie, że pan Krzysztof już słucha moich audycji. I jak wcześniej ktoś brał bezpośrednio i przekazywał panu Krzysztofowi, to teraz chyba niektórych audycji pan Krzysztof słucha, więc jeśli pan Krzysztof słucha, to pozdrawiam serdecznie i przekazuję natchnienie od pana Jezusa. Pan Jezus jeszcze zaprasza, panie Krzysztofie. Jeszcze. To tyle. Dziękuję wam za uwagę. Z Panem Bogiem. Jeżeli potrafię powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to tyle, ile potrafię, mówię. A jeżeli się gdzieś nie, jakby gdzieś się pomyliłem, gdzieś się potknąłem, to przepraszam Pana Boga, przepraszam Pana Jezusa i przepraszam Was, jeżeli Was gdzieś zwiodłem. Jeżeli tylko to rozpoznam, to postaram się szybko nawrócić. Na tym jest ten sens jakby oparty, tak? I wzywam też do nawrócenia pana Krzysztofa, pana Nazara, pana Glanca, pana fałszywego proroka Łukasza, pana fałszywego proroka Oskara, to kolejne audycje będą, i też pana z Moreny, który bombardował wiele lat jakby dzieci swoją miłością niezdrową, tak? I nas wszystkich jakby, tak? Polecam panu Bogu, nas wszystkich polecam, żebyśmy się nieustannie nawracali. I tyle. Panie Boże, prowadź nas wszystkich, a jeżeli jakiekolwiek jasnowidzenia, sny, cokolwiek ma prowadzić na zatracenie, zabierz to. I tyle. Dziękuję wam serdecznie. Trzymajcie się Pana Boga. Każdy z was jak potrafi, bo ja tylko przekazuję wam swoje rzeczy jakby, ale wy sami musicie walczyć o swoje dusze, nie? Niech Pan Bóg ma was w swojej opiece i niech Pan Bóg zacznie opiekować się Panem z Moreny. Niech Pan Bóg zacznie opiekować się Krzysztofem, Nazarem, Kamilem, Glancem, Oskarem, Łukaszem i wszystkimi zwodzicielami, którzy jeszcze po tym świecie chodzą, bo zgodnie z Twoim słowem, Panie, nastanie czas, kiedy oni wszyscy znikną. Modlę się o to, żeby mi się udało ostać. Bo każdy może popełnić błąd i może zwieść, ale każdy ma szansę się nawrócić. Dobra, dziękuję. Już nie ten. To jest taka moja pogadanka, ale jednocześnie też modlitwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Hej.